Witajcie moi drodzy, dzisiaj w nietypowych okolicznościach dla mnie i też sytuacji, ale chciałem Was serdecznie powitać. Cieszę się, że jestem dzisiaj z Wami i to dla mnie wielki honor i zaszczyt, że mogę być dzisiaj z Wami i spędzić z Wami ten czas. Pomódlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko nam się rozplątało bez konfliktu powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy rozkręcały jak sudełki. Własne ambicje, urazy zaczęły śmieszyć jak popiołki. I aby w Was złośliwe jędze pozamieniały się do wieczni, a w oczach mądre łzy stanęły jak na choince palone świeczki.
Które to już święta, który to nasz czas w naszym życiu? Każdy z nas dobrze wie, ale przeżywamy je wciąż na nowo i każdego roku inaczej. Dzisiejszy świat wciąż podkreśla czar, niesamowitość, ciepło tego rodzinnego czasu i oferuje coraz to nowe propozycje na ustrajanie domów, choinek, wystaw sklepowych. W tym całym hałasie przygotowań często gubi się cisza i spokój oraz to, co tak naprawdę jest najważniejsze. Bo przecież media nic nie mówią nam o przyjściu Syna Bożego, o ubogim żłobie, tylko wciąż udają nowe propozycje zakupów. Stańmy jednak na chwilę w tej pogoni za nie wiadomo czym i zwróćmy twarz i myśl ku tajemnicy betlejemskiej szopki. Oto z dala od zgiełku świata w samotnej nocy przychodzi na ziemię dziecię Jezus, nasz Zbawiciel. Nie pragnie on fanfarów, nie pragnie hołdów odmożnych, bo otaczają go aniołowie, którzy wielbią Boga za Jego nieskończoność. Oh!
taki główny inspirator. Oczywiście nie o pani Ilonie mówię kazanie, tylko proszę mi wierzyć, ale mówię w tym kontekście. I tak mi się teraz nasunęło, że jest pani Ilona takim dobrym duchem tego zespołu, tej kapeli. Moi drodzy, widzę, że dzieci są rozentuzjazmowane od tych najmniejszych do tych największych. Bardzo wam dziękujemy. Uczynił to przed chwileczką pan Jacek Stachurski. A teraz chciałbym poprosić pana Jacka, aby poprowadził nas dalej w tym kolędowaniu. Zaczyna się już akt ostatni, dlatego dziś opowiedzieć wam chcę historię mą, tak bez ogłady. Żyłem jak król i byłem nim, choć z niejednego wieca chlebu jadłem. I wiem, to jedno wiem, że żyłem jak chciałem. Bo świat pokochał mnie, nie szczędził mi ciosów i razów. Robiłem to, co każdy z was chce, choć tak naprawdę nikt w to nie wierzył. Pamiętam też mój każdy krok i każdy dźwięk, który zagrałem. I wiem, to jedno wiem, że żyłem jak chciałem. Upadnie też nie raz, lecz choćby świat zawalił się, nie podda się, nie ugnie się, by każdy z was powiedzieć twarz, żyłem jak chciałem. To spraw każdego dnia i tysiące twarzy na mojej drodze nienazwanych. Z ręką na sercu mogę już rzec, kochałem i byłem kochany. I dziś, gdy patrzę wstecz, powiedzieć, że wiem, to jedno wiem, żyłem jak chciałem. Twardy jak płas, jak każdy z was, upadłem też nie raz, lecz choćby świat się, nie poddam się, nie ugnę się, by każdemu z was wykrzyczeć twarz, żyłem jak chciałem. Dziękuję bardzo. Teraz wiem, to jedno wiem, że żyłem jak chciałem. I tego samego wam wszystkim, moi drodzy, życzę.
Dziękuję Wam za to spotkanie. Wszyscy Wam dziękujemy. Naprawdę.